Hello everyone, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dota 2. Mamy tutaj Olpika i zagramy sobie... no właśnie, to jest dobre pytanie. Boże, zagramy sobie dzisiaj... nie chcę grać znowu randomem. Huskar jest niczego sobie, Juggernaut już był. Może zagramy sobie, Lion jest fajny. Ktoś mi pisał, żebym zagrał sobie... Omepo, nie umiem strasznie tym grać. To jest najtrudniejsza postać, nigdy jej nie ogarniałem. Przynajmniej dla mnie oczywiście. Ktoś pisał, o mnie już jest wzięty, żebym zagrał sobie tym kolesiem z klonami. Wleciało mi fantomem, ale jakoś nie czuję się na siłach. Silencer, nie? O, to jest tak fajna, tankowata, silna, głupia postać. Dobra, bierzemy go. I jesteśmy w grze. Okej, okay, Skeleton King to bardzo fajna postać, bazuje tutaj na sile. On ma chorego, ulta chory, to jest, no wstaje sobie po prostu, nie? I ma jeszcze chory lifesteal, z tego co pamiętam, Vampiric Aura, to jest mega silne. Dobra, ale powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia co na niego brać. Magic Sticks nie wydaje mi się tutaj najlepsze, Armlet, ojej, to nie dla mnie. Ale dobra, spróbujemy sobie pójść polecanymi itemkami. To mi się wydaje słabe, wiecie co? Ja sobie pójdę jednak w moje ukochane. Sorry, musiałem wyciszyć jakiegoś kretyna, po prostu jakiś debil wbił się i zaczął drzeć japę. Także sorry za cięcie. Dobra, wpiszemy teraz sobie szybko Breaker. Dobra, zacząłem po prostu z Breakerem jak prawdziwy kozak i brakuje mi 2 golda, o. Musiałem na szybkości przypomnieć sobie, gdzie tutaj się wycisza. To jest przecież tutaj. Jakiś typ zaczął się drzeć do mikrofonu, ale tak, że prawie ogłuchłem. Także niezły świr. Pod Q mamy jakby co stuna takiego, czas trwania ogłuszenia 2 sekundy, także z tym sobie zaczniemy. Mam nadzieję, że nie pój... Który to tak daruje AP? Chyba Templar Assassin. Nie Templar, na różowo, czyli Phantom Lancer. No, to dobrze, że jest na topie. Nie będę grać z tym retardem. Tak, to ten. To był Phantom. Dobra, także będzie luzik. Na pewno nie będę z tym totalnym retardem na linii. O kurczę, to jest postać, która jest takim OP-shitem. Jak nafidujemy tego champa, to przegraliśmy tą grę, bo on będzie w stanie rozwalić nas wszystkich. No, to są uroki grania w Dota, oczywiście. Ale widać, nie gra najlepiej. First Bloodzik. Mech, a ja tutaj liczyłem na First Blooda. Zobaczcie. To są problemy z maną. To ja rozumiem, jeśli chodzi o gospodarowanie maną. Dobra, ostrożnie. Tutaj zjem sobie kolejne tango. Po jednym hicie nie mam many. To jest hardkorowa gra. Dobra. Myślałem, że go wtedy zabijemy. Zabrakło nam dosłownie zdziepko kawałeczek damage'a. Dobra, tutaj... to jest taka nietypowa postać, bo niby jest taka dosyć tankowata, ale bazuje strasznie na spellvampie. Weźmiemy sobie Vampiric Aurę, żeby chociaż troszeczkę się uleczyć może. No. A gdybym to ja miał stuna. Dobra, ja tutaj nie mogę, ja muszę uciekać. No ale zgarnął mój ziomeczek First Blooda. No i pięknie. Dobra, ostrożnie. Kunaka, First Blood. Obrażenia pojedyncze. Czy zmaksowanie stuna ma jakiś sens? Większy nuke. Większy damage. Weźmiemy sobie na razie wszystko. Spróbujmy go zabić. Dobrze, i zabiliśmy go. Dokładnie, ziomeczku, dokładnie. Dobra. No i mamy już piękną przewagę, już jest 0-2. Nasza linia Ouni. Nie mam pojęcia szczerze, co się na tym maksuje. Dawno się tym nie grało. 15% i zwiększają się obrażenia krytyczne. To na końcu chyba. Vampiric Aura. Na razie, na początku też nie jest dobra. Chyba... czy cooldown na Q się zmniejsza? Nie, cały czas jest 8 sekund. Dobra, będziemy sobie maksować Vampiric Aurę.
ze względu na to, że jestem noobem, idę tutaj, jestem z kunaką, także może to będzie jakoś okej. Dobra, tutaj się wrócimy po wszystko. Wiesz, że to tam Magic Sticksy, to jednak nie był jakiś głupi pomysł. Z czego się je składało? W sumie to kupię sobie od razu co... O, od razu Magic Wanda. No. I teraz tango. Więcej tango. I lecę do ciebie, stary. Ten stunik się przyda. Obrażenia... What? To jeszcze robi dodatkowy damage, no tak, i slowuje. No, wyobraźcie sobie w LoLu taki skill. Ale to nic, są gorsze jeszcze w tej grze, uwierzcie mi. Na przykład to jest taki demon, to jest tak OP postać. Jest w stanie po prostu wbić się w pięciu, jak jest nafidowana i wszystkich zabić. Także na to coś trzeba uważać, naprawdę. Dobra, ja już tutaj lecę. Siemano. Panie Kunaka? Jak to się wymawia, nie? Nie pamiętam. Okej. Ej, tak teraz się zorientowałem, że jest 2-5? What? Kiedy? O, i ktoś ma DCK. No ale dobra, jest 2-5 dla nas, także jest w sumie spoko. Kurczę, chciałbym go tutaj dorwać jakoś. Ale ciężko. Ale on jest na takim low, to jest taki łakomy kąsek. Chciałbym wam pokazać, jak moja postać się sfiduje i co ona potrafi zrobić. Jeszcze ten ult jest po prostu głupiutki. I jeszcze slowuje, no nie. O! Mordujemy. Killing Spree już ma. No i dobrze, niech się wyfarmi. Aczkolwiek ja też bym coś chciał dostać, ale spoko. Zadowolę się asystami. Okej, okay. Jak zwykle tankuję wieżę. Co sobie kupimy? Jakieś ładne buciki. Pójdziemy sobie teraz w Power Tredaski, bo to są moje ulubione, uniwersalne. Nupsiarskie buty, ale zawsze są dobre. Nigdy nie będą złe. Nie no, znaczy są lepsze wybory oczywiście, ale to... Ale wiem, że z takim czymś nie będę namił. Takie coś jak dla nupka jest zawsze okej, okay, a to na takiej zasadzie działa. Dobra. Także to sobie złożymy i potem nie wiem, czy jest sens. Ja kiedyś na nim kupowałem jak debil tyle tego lifesteala. Myślę, że to jest bez sensu. Idziemy sobie w jakiś ładny damagek i będziemy tyrać. Tylko chciałbym się tak ostro sfidować do takiego poziomu co kiedyś, gdzie biłem po milion. O, ta postać jest tak głupia, ale on dobra, ma jakieś polecane itemy. Kupił sobie... Okej. Okay. Mógł to wykorzystać wcześniej, ale spoko. To jest właśnie minus tej gry, że non-stop tutaj wszyscy wychodzą na niskich poziomach. Nie wiem, czy ciężko rozegrać ta gra. Właśnie ona jest troszeczkę, bo to jest niezachęcająca dla początkującego, bo ja wiem akurat mniej więcej, co mnie czeka w docie, że później jest naprawdę fajnie. Ale jakbym pierwszy raz sobie zagrał teraz tak w dotę, no to nie wiem, czy bym się tak wkręcił, ze względu na to, że co chwila tutaj ludzie wychodzą. Ciężko rozegrać jakąkolwiek grę 5-5. No i strasznie skomplikowano, no ale to już jest akurat specyfika, w to akurat nie wnikajmy. Ale ciężko rozegrać tutaj naprawdę grę 5-5. Zazwyczaj ktoś, a to ja sobie wyjdę, co mnie to. To jest niefajne. Okej, mamy ulta. Reinkarnacja. No, całkiem zbalansowany ult. Po prostu, a sobie wstanę. Zobaczymy sobie jeszcze itemki jakieś, co tutaj polecają na niego. To jest bardzo dobre. Armlet. Armlet jest nie dla mnie, bo to jest dobry item. Hot jest dobre. Pójdziemy sobie w Deso może. W Deso i... Deso Hot. A, coś takiego będzie śmieszne. Może być. Dobra, i pushujemy im to. Light Healer sobie poszedł.
U nich tam już płaczą. A no chama, ja bym to puszował. A okej. Jak widzicie, tutaj wieżyczki strasznie szybko atakują, ale prawie nic nie robią. Naprawdę niewiele. Okej, także pushing. Ostatnio właśnie sobie grałem też Konaką, ale tak dla siebie nie nagrywałem tego. I całkiem przyjemnie mi się nim grało. Ale też skillowa postać. Ona ma fajne podrzucenie, które trzeba przewidywać, albo ma skill, który cofa przeciwnika. I to można naprawdę robić ładne kombosy. Dodatkowo ult, który wjeżdża statek, wszystkich stunuje. Ope shit. No i pasyweczka, ten do autoataku. AOE robi, jego autoatak. Także też całkiem przyjemne. Dobra, jak tam oni na topie? Może ja sobie skoczę gdzieś na mida, czy coś śmiesznego porobić? Puszujemy, ziom. No dobra, chodźmy poromować, czy coś. No tutaj faktycznie masz rację. Tanka wieje tutaj nudą. Porobimy jakieś hardkorowe akcje. O, zresztą zobaczcie, jakiś tutaj ptaszek robaczek, Shadow. O, zaraz się nim... No, chciałem się nim zająć. Masz stuna. A ja nie mam many. A czy właśnie ult kosztuje manę? Z tego co pamiętam, chyba kosztuje. No. To jest właśnie ważne, że chyba trzeba oszczędzać manę. To jest w sumie kontrą była nie najgorszą... Magina, jak to się nazywał? No po prostu antymag, o. O, siema, dzięki. Haste. Użyję tego. Magina był kontrą ze względu na to, że wysysał mu tą manę i on nie mógł się zreinkarnować. W sumie to nie takie głupie. O, siema. O, złym miejscu. Jednak w dobrym miejscu. Jest, mam killa. Pięknie. Critical Strikes. Czy to ma jakiś sens? Może na... Nie mam pojęcia, co na nim maksowałem kiedyś. Nie grałem tak dawno. A zjem sobie drzewo. Czemu by nie? No i dobra, trzeba sobie powbijać te easy winy. Troszeczkę attack speeda, wydaje mi się. Dlatego to kiedyś miałem... W sumie nie tylko ja, to był bardzo popularny build kiedyś. Składało się Power Tredaski i Sanj and Yash. Nie umiem tego wymówić w sumie, ale to było dobre na wszystkim, co jest AD albo podzręczność. Strasznie nupsiarski item, ale zawsze masz wszystko co trzeba, czyli slow, damage, attack speed. Można sobie to wszystko zmieniać, przerzucać. To było piękne połączenie. To jest odpowiednik w sumie Triforce'a z LoL'a, jeśli gracie to. No i wszystkiego po trochu. Ale wiadomo, są lepsze itemki. Do każdej postaci można coś dopasować lepszego, oczywiście. Dobra, ja bym na ciebie wyskoczył, ziomeczku. Dajwujemy? Dajwujemy, my byśmy nie dajwowali. Hardkorowe chłopaki, no! I kolejny kill, dziana. No, 2-0-3. Nieźle idzie. Ale dobra, teraz już gnębimy tych przeciwników, z tego co widzę. Mam nadzieję, że ja tutaj sobie pogram jeszcze troszeczkę na singlu. Trzeba wbić jakiś dobry level, żeby zagrać jakieś epickie gry. Bo noobs everywhere. O, dobre. Serdeczne Q. Piękny stun. Dobra, będziemy sobie brać teraz Critical Strike'i. 3-4. No u nas wyszedł właśnie, no to jest okropne. W sumie to 4-4, czy nie? Nie, tutaj nie ma tego typa, jakiegoś ruska. Ej, patrzcie, jak ja się zagapiłem. Nie. To Flipiński. Co ty zrobiłeś? Dobra, damy szansę przeciwnikom po prostu. Nie, ja zawsze się tak zagadam, tylko w docie akurat zabiją ci przez ten czas wieżyczki. Co za, to było żałosne, ale zdarza się. Także pójdziemy sobie w moje super nab buciki.
1800 golda, to akurat starszy na jedną część, na młotek, bo po 1600. No. Weźmy, jeszcze młota. Bez młota to nie robota i lecę. Zabijam kiecy i lecę. A, i skoczymy sobie na bota. No, tak fajnie szło. Szkoda, że przeciwnicy muszą wyjść. Nie podoba mi się też, że w docie pingi są straszne momentami. To jest bolesne. No ale... Mam nadzieję, że to poprawiam, bo ciężko się gra niektórym graczom na takim pingu, szczególnie jak mają jeszcze wolniejszy internet, to jeszcze gorzej może im to chodzić. No bo jest taki mały delay, trzeba przyznać. O! O, ty niegrzeczna dziewczynko. Taka jesteś dobra? To masz stuna. Dobra, dostałem Silensa. To jest moc mojej postaci. Stun. Jakiś kryt. No dawaj, jeszcze jeden. Jeszcze raz. No nie, patrz. No popatrz się. Dobra, zrobimy coś hardkorowego. Zbyt hardkorowego. O, mamy jednego killa. Może to nie było worth it, ale trudno. Gracz właśnie zginął. Rozdzielili golda. A, bo zabiła mnie wieża po raz kolejny. Ale był śmieszny dive. Coś się dzieje. What, te obrażenia krytyczne. To robi po prostu miliard damage'a. Ale nie wiem. To jest na pewno bardzo fajny item na niego. No to też na pewno jest przydatne. Żebyśmy bili, bo to polega na... Postać polega na tym, że tłuczemy ile wlezie. I fajny jest BKB, żeby nas nie zestunowali przypadkiem. Jak najwięcej damage'a musimy wklepać. A ja póki co nie mam na razie na nic kasy, więc idę sobie gdzieś pofarmić. Ej, w sumie to jest, ta gra jest 4 na 4, więc no 5-15 to akurat wynik taki dość ostro na naszą korzyść, ale to w docie to nie takie rzeczy się robiło w docie. Ale widać, że dawno nie grałem. O, przyjemnie się robi dżunglę. Z samej pasywki jestem w stanie się wyhealować. 343 kryty. Coś do częstości by mi się jeszcze przydało tych krytków. To byłoby coś pięknego. No, bo nie wydaje mi się, żeby... O, mogłem jeszcze Magic Wand, ale tak bym padł, gdybym go użył. No, dlatego Armlet będzie naprawdę niegłupim itemem na niego. W sensie, to jest naprawdę mega item dobry na niego. W sumie, to po deso możemy go złożyć. Poczekaj. Zobaczmy, ile to cudo kosztuje. To 2600, a do deso. A z czego to się składa? Dobra, to pójdziemy sobie po deso już. Jak zacząłem, to tak nupsiarsko trochę, ale Armlet, pamiętam, że był na niego mistrzowski. No bo Armlet po prostu dodaje nam statystyk, ale zabiera nam hapeki, a my jesteśmy w stanie wylajstylować się z tej kradzieży. W sensie, no, z tej utraty, nie kradzieży. Może tak. No i pasywka nieźle już tutaj healuje. No, tons of damage. No, kryty biją po 343. Tylko, no, na razie, wiesz, 15%, to nie jest dużo. A ta postać w lejcie, co potrafi zdziałać i jeszcze ma cały czas reinkarnację. To jest tak wkurzające. Stun praktycznie co chwila. Dwusekundowy stun plus slow. I co 8 sekund, tak. Masz praktycznie ile? 5 sekund na ucieczkę. Także naprawdę ciężko z nim żyć. Bo ile ten slow trwa? 2 sekundy. Ło, to jeszcze. Nie, naprawdę ciężko mu uciec. Ale jest taki item piękny w docie jak... ten. Oj, nie pamiętam, ale można się po prostu teleportować. Można się flashować, tak. Tylko trzeba to kupić za pieniążki. A nie zawsze się opłaca. Co to jest? Przyspieszenie. A wezmę sobie. Lubię biegać szybko. I zestunujemy największego bandytę wszechczasów.
Nie lubię go, więc będę go fokusować, bo jest opeshitem. O, widzicie? To jest właśnie opeshit. Ale ja mam przyspieszenie, sucker. No, dawaj. No, i on ma odporność na cyceki. Także postać, która ma odporność na cyceki, ma milion lifesteala, tak jak ja, nie jest zbyt zbalansowana. Okej, ale widzę, że z ziomeczkami tutaj puszujemy, okej. Dobra, tutaj tankujesz, ziomuś. O tak! Dobra, teraz ja nie chcę za bardzo tego tankować. Nie chcę już robić takich głupich akcji jak wcześniej. No właśnie, bo jakie ja mam staty? 3, 2, 4. Skoro to tak nam dobrze wyszło, to wypadałoby nie finałować już. No jak ciężko ich zapuszować. Ja bym sobie po prostu pożonglował. Ty Kanaka wdaje rozkazy, ale w sumie wlejcie, to będzie naprawdę złe dla nas. O, czemu on tak poszedł naokoło? Jestem ciekaw. Ach, szalony jesteś. No, ja sobie pożongluję. Dlaczego by nie? Dobra, to są legendarne stworki, to jak widać, one trochę biją. Ale jak to zrobię, to myślę, że zaraz będę miał... O, ktoś ma runkę. Myślę, że zaraz będę miał DSO. Ile to tu kosztuje? 1600 plus... O, to już jest praktycznie. Ojej, przez przypadek ruszam się kurierem jak zwykle. Ej, to w sumie. Dawaj kurierek. I którym to się... W którym było odbierz przedmioty? O, F, dobra. Ten morduje. Nafidowany Kanaka? To aż tyle on robi? What? O, zaraz do mnie przyjdzie pan kurier, także ja jestem szczęśliwy. Na tym się wychilujemy w dżungli. Więc luzik. What, mamy wardy. Kiedyś jak się grało w Dotę, to akurat... rzadko kiedy u mnie były wardy. Ale ja grałem na jakimś średniowym poziomie w Dotę. I to była naprawdę męcząca gra. LOL jest dużo łatwiejszy, dużo przyjemniejszy. O, mam już DSO. No, weźmiemy sobie teraz ku... No i teraz z DSO to ja mogę robić damage, a raczej tons of damage. Pożonglowałbym, gdyby coś by tutaj było. Dobra. 8.21. Assassin zginął, ale jak? Nawet go nie widziałem. Dobra, tutaj są jakieś... Ta gra jest 4x4. Oni mogliby się wziąć. Zresztą spokojnie, jak Lifestealer się nafiduje. No to on będzie mógł wszystkich nas rozwalić. Nienawidzę tej postaci. Narzekam, ale naprawdę. Jakbyście pograli trochę więcej. O ile nie gracie w Dotę, nie? A jeśli gracie w Dotę, to wiecie, co ta postać potrafi zrobić z nubkami. O, on się tutaj farmi, dla mnie to jest złe. No właśnie, chyba widzicie zresztą, co on potrafi zrobić. O, teraz trzeba się bić. Dobra, dostał stuna, padnie. Dobra, zdjąłem go. Ja mam reinkarnację. Siema. Chciałem wam bardzo to pokazać. O, tu jest Ricky. Ale ten Ricky jest strasznym nowym, widzę. W sumie nie powinienem się zajmować właśnie Rickim, tylko powinniśmy go zabić. O! A zabija mnie Ricky, troll mały. No kurde, jak zwykle tylko mnie zabili. Ach, bezchwytny. Ale dobra, cztery... No, przynajmniej nie mam jakichś takich mega fatalnych statków.
No. Dobra, poszujcie te ziomeczki może. Pasowałoby jeszcze dzisiaj wygrać. A ja sobie będę powoli kompletować tego armleta jednak, bo to jest naprawdę bardzo mądry item. Zaczniemy od tego hełmu. I stać nas na Blades of Attack. O, miałem Magic Wandy, o, mogłem co przeżyć. Teraz to było słabe, no ale trudno. Weźmiemy sobie to. To wywalimy i kupimy sobie, o, brakuje mi trochę Attack Speeda. Więcej Attack Speeda równa się więcej Lifesteala, czyli więcej utrzymam się w walce, można tak powiedzieć, nie? A, żal z tym Magic Wandami. Trzeba rozegrać więcej gier, jak widzę. Zapominam jeszcze o takich rzeczach. Jak jestem na linii, no to wiadomo, wiesz, sobie odpalę czasem te Magic Wandy. O, shit. No i zamienia się tutaj koleś w demona, czemu by nie? Tylko nie padli. O, ja już do ciebie idę. Jemu walnę stuna, stary. Jak ja mu przyłożę. No, wziął tego killa. No dobra, spoko. O, patrz jaki tutaj Ricky, jaki troll mały. To jest taka mała gnida, która zrobiła się już chyba niewidzialna. Nienawidzę typa. No tak, całkiem zbalansowana niewidka. Ale wystarczy pewien klejnocik i nie taki straszny. For real. O, dobra. Puszujemy to. Ej, strzela do mnie. I w sumie robi naprawdę dużo damage'a. Oj, mój ulubieniec, siema. Silence'a dostałem. Jak miałem mu walnąć z Q. Ach, i slow w takim momencie. No popatrzcie go. O, i mój ulubieniec. Mojego ulubieńca nie lubię akurat. Ja wstanę tutaj zaraz. Dobra, zabiłem tą, ale ktoś mi pomoże z nim? Ja nie jestem chyba troszkę bardziej nafidowany. Chociaż nie mam pewności. Nie, jednak nie. Och, wygrałem to. Ale wyskoczył mi Ricky. No to jest taki troll. Nie mogę z nim. On ma jakiś 10 level. I mnie strasznie denerwuje ten typek. No dobra. My łapiemy Fida, będziemy wbijać się na podobnej zasadzie co Lifestealer, mam nadzieję. Tylko dlatego trzeba dobrego builda. Dom, dom, dom. Ja bym sobie powolutku jeszcze. Co już mam? Mam to, to. No okej. Okay. 2000 golda. O, to idealnie, idealnie chyba, bo powinno mnie stać już na to. To jest tani item bardzo. To jest tani item, a duże daje efekty. I 900 golda. To będzie niegłupie. Skontruję. No, to będzie naprawdę fajne. Szybkość ataku i pancerz. Przyda mi się pancerz przecież na tamtego demona. Dobra, także jest armlet i teraz pójdziemy sobie w to. Ale potrzebujemy, weźmiemy sobie kamień Hyperstone. No, jak będzie okazja. I znowu mogłem użyć. Ale nie no, Ricky mnie po prostu teraz zaszkodził. Zaskoczył. O, ale ja już jestem nieźle nafidowany, 15 level. Phantom Lancer też, ale Phantom jak zwykle się farmi. No i Konaka. No, Konaka dobrze grał. Zgarnął dużo killi ze mną na linii. No, coś możemy puszować. Ziemeczki. No, Phantom Lancer. To jest demon. On też jest mega silny. Triple kill. Go for Penta. A, to nie ma Penty, jest ultra kill. Ale równie satysfakcjonujący co Penta. Oczywiście można go łatwo wbić na liverach tutaj, także to żadne zajawa, ale w prawdziwym teamfightcie. Chociaż w LoLu ciężej bić
wbić pętę. To zależy, bo są różne postacie, nie? Ale tutaj takim carry wbić jakiegoś ultra killa bardzo łatwo. Powiem szczerze, bardzo łatwo. No tutaj możemy kogoś zdjąć po prostu na 3 hity. O, na przykład tą postacią. Ale dobra, on teraz się wbija w nas, jak jakiś jełok. I fiduje nas. A ja nie narzekam. No, więc weźmiemy te baraki i postaramy się już kończyć. I co, puszujemy? Puszujemy dalej? Dobra, pomogę minionkom. No, tankujcie to, a ja będę puszować. Aj, i mój ulubieniec. No, nienawidzę go. Tak wkurzającej postaci, naprawdę ciężko taką. Mało jest takich w internecie, jakiejkolwiek grze, nie? Dobra, spadaj, pajacu. Dobra, także sporo osób nie żyje, ja to postaram się spuszować. No, oni tutaj już zwątpili, widzę. No, ktoś się rusza liverem. Co za troll. Ojej, po co? Mogliście mi zostawić te minionki, żebym już to kończył. Ale w sumie, jeśli się dobrze bawią, okej. Okay. Mogę się z tobą pobić. O kurde. On ma Bashera, to jest tak... tak zbalansowany item. Ale spokojnie, ja mam reinkarnację i dostał po mordzie. No i więcej statystyki sobie ładuję. Oj, no zostaw mnie, dziewczynko. Daj sobie spokój. Ona może zakajtować mnie na śmierć właśnie, to jest denerwujące. Aha, Riki. Wkurzający śmieciarz. Ale dobra, miniony to już dokończą. O, Phantom Lancer w ogóle wyskoczył. Dobra, także to by było na tyle. Taka, myślę, że śmieszna gra trochę. Następne będą lepsze, trzeba tutaj wbić level, żeby byli ogarnięci przeciwnicy. A póki co jest Victory i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, ludziska.